Rozmowa Polskiego Radia 24. Z Karpacza, ze specjalnego studia plenerowego, witam naszych widzów i słuchaczy, słuchaczy i widzów. Wraz z Państwem i moim gościem, dr Katarzyna Obłąkowska z Instytutu Nowej Europy. Dzień dobry, Pani doktor. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Współautorką, proszę Państwa, raportu, który brzmi dość przewrotnie i każdy pewnie znajdzie tam fragment, element siebie. Wybrakowany potencjał. Co to oznacza? Raport dotyczy kapitału społecznego i patriotyzmu gospodarczego. Kapitał społeczny jest takim pojęciem, które generalnie w nauce już jest od ponad 100 lat, ale w naszej świadomości myślę, że od początku XXI wieku. Bo wszyscy wiemy, że jest kapitał ludzki, już jest bardziej upowszechniony, fizyczny, finansowy. A musimy mówić kapitał ludzki, nie możemy powiedzieć, że są ludzie, są pieniądze, jest, nie wiem, świat otaczający nas wszystkich. Upraszczam, ekonomia, ale tak po prostu życiowo po ludzku. Oczywiście, że tak, ale ekonomia lubi takie pojęcia, które może w dużej mierze wyceniać. I też kapitał społeczny jest czymś takim, co wpisuje się właśnie w rozwój gospodarczy. Dlatego też jest nazwany kapitałem społecznym, żeby trochę kierował nas właśnie na grunt ekonomii, ponieważ często zajmują się nim tylko socjologowie albo psychologowie społeczni, a jest to ważne pojęcie w obszarze właśnie ekonomii. A co z tego raportu wynika? To jest tak, od lat mówi się, że w Polsce ten kapitał społeczny jest niski, a kapitał społeczny jest istotny dla dobrobytu narodu. Ale to moment, to od razu doprecyzowujemy, a właściwie proszę o doprecyzowanie laikowi. Co to znaczy, że jest niski? Znaczy się, że jesteśmy źle wykształceni? No nie, no właściwie większość to ma jakieś wykształcenie wyższe. Wykształcenie wchodzi, teraz będzie to nielubiane pojęcie, w kapitał ludzki. Kapitał społeczny to są... Najczęściej się mówi o trzech elementach. To są normy wzajemności, czyli to, czy ludzie w społeczeństwie są wobec siebie życzliwi, lojalni, czy umieją współpracować, czy cechują się solidarnością. Drugą rzecz to są sieci społeczne, czyli czy uczestniczą w organizacjach społecznych, tych pozarządowych, ale także to nie chodzi tylko, z różnych stron mogą być, to nie jest istotne, jakie wartości te organizacje niosą. I trzeci element to zaufanie społeczne, czyli zaufanie do innych. I o tych trzech elementach się mówiło. A my jeszcze z doktorem Bartoszewiczem w tym naszym nowym raporcie Brakowany potencjał mówimy o czymś, czego w Polsce nie było o tym mowy, o patriotyzmie. Ponieważ to pojęcie powstało w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych patriotyzm jest czymś oczywistym. U nas kiedyś też był, ale po II wojnie światowej, w okresie PRL-u, idea narodowa została zdeprecjonowana dla Polaków i w naszej ocenie po 1989 roku także ten patriotyzm jest takim niekiedy wytrychem, ale lepiej to ukrywać, lepiej tego pojęcia naród nie używać, ono się źle nam kojarzy, a w zasadzie nie powinno się nam źle kojarzyć, bo każdy naród na świecie buduje dobrobyt swojego narodu, bazując właśnie na normach wzajemności, na tym dobrowolnym współdziałaniu oraz na zaufaniu do ludzi w swoim społeczeństwie. To co, to można jednym słowem scharakteryzować jako nacjonalista? Nie, no właśnie i tutaj, chociaż ja teraz powiem Pani, przewrotnie. Bo przeciwstawnym na przykład nacjonalizmowi jest kosmopolita. Ja to pamiętam, tak, ten zwrot jeszcze z wychowania, wiedzy o społeczeństwie, tak się ten przedmiot nazywał. Jestem człowiekiem już starszej daty, powiedzmy. I to wtedy było coś najgorszego, co mogło być. No jak kosmopolita, nie kocha ojczyzny, nie inwestuje w tej ojczyźnie, jakkolwiek by ona nie wyglądała, jakakolwiek by ona nie była. I to były takie przeciwstawne dwa słowa, tak? Taka ideologia internacjonalistyczna, której... No i jeszcze część społeczeństwa polskiego się wychowywała. Oczywiście wskazywała, że nacjonalizm jest czymś złym. Ja teraz sobie taką... To zabrzmiało wywrotowo. Mówiło się czasem, że patriotyzm jest tą lepszą stroną nacjonalizmu. Że nacjonalizm ma w sobie niechęć wobec innych, chęć walki z innymi, a patriotyzm to umiłowanie ojczyzny. Co by to malowniczo to brzmi, ale ktoś by powiedział, że niewiele się w sobie zawiera. A tak naprawdę nacjonalizm jest różny. Od nacjonalizmu liberalnego, który jest wdrażany przez wszystkie państwa współczesne, Stany Zjednoczone, Francję, Niemcy, w zasadzie na nacjonalizmie liberalnym jest zbudowany cały współczesny świat stosunków międzynarodowych, ponieważ no, w ONZ-cie naród ma prawo samostanowienia, czyli tu już widzimy, że to idea narodowa jest kluczową dla całego porządku światowego, ale czym innym z drugiej strony jest nacjonalizm integralny, który jest tą właśnie bardzo mocną
brutalną formą nacjonalizmu, czy też nazizm, czy faszyzm. Zatem nacjonalizm ma swoje wynaturzenie, ale nie w każdej formie należy go uznawać jako coś złego. I wracając do tej ideologii... No to dla przypomnienia, to też, żeby ktoś nie miał wątpliwości, bo jesteśmy akurat, mamy miesiąc wrzesień, parę dni po 1 września jesteśmy, to przypomnijmy, hitlerowcy byli nazistami, dokładnie, tam był nazizm, socjalizm, prawdziwy faszyzm był we Włoszech. Dokładnie. W Polsce idea narodowa, na przykład przed wojną, to była idea budująca, to była idea spajająca. Tylko też często, jak Państwo poczytają, po II wojnie światowej Niemcy zaczęli się, ja to teraz tak nazwę, tak przewrotnie znowu, dzielić odpowiedzialnością za II wojnę światową. Mhm. Jak zaczęli się dzielić, no to zaczęli mówić, że to ideologia nacjonalistyczna, narodowa była winowajcą II wojny światowej. Tak, ostatnio kanclerz Merkel, a następnie jej następca, Olaf Scholz, mówią, że dziękują aliantom za to, że wyzwolili Niemców od nazizmu. Ale oczywiście... Jest to dość zabawne, dość przekorne, no ale to jest polityka, ja to Państwo rozumiem. Jak Państwo pojadą do Norymbergi, mhm, to tam także jest napisane, w którym dniu została Norymberga wyzwolona przez aliantów. Stoi się i w zasadzie nie wie, nie można uwierzyć to, co się widzi, co jest napisane na tablicy. I teraz zastanawiam się, czy my zboczyliśmy z tego naszego wątku, czy tak, to pani badanie było rzeczywiście takim badaniem europejskim, czy tylko skupionym tutaj na nas, na Polakach? Nasze badanie wspólne, ono było skupione na społeczeństwie polskim, reprezentatywne dla społeczeństwa polskiego, ale bardzo innowacyjne, bo cała metoda, którą zaplanowaliśmy, tą metodą nie badano jeszcze społeczeństw europejskich. Mamy nadzieję i o tym rozmawiamy, że Boże, uda nam się zdobyć jakiś grant naukowy, żebyśmy tą metodą przebadali jeszcze więcej społeczeństw. Bo ona pozwoliła, czyli dobrze zaprojektowane narzędzie w postaci ankiety, pozwoliło nam na segmentację społeczeństwa polskiego. Bo dotychczas we wszelkich badaniach mówiło się tak, najlepszym wskaźnikiem kapitału społecznego jest poziom zaufania społecznego uogólnionego. To jest taki rodzaj zaufania przerażający. A można po ludzku? Tak, czyli do uogólnionego innego, czyli do kogokolwiek. Czyli to jest takie odpowiedź na pytanie, czy pani zdaniem w większości ludzi można ufać, czy też w stosunkach z innymi trzeba być bardzo ostrożnym. Czyli to jest tak zwane... Ufam każdemu, kogokolwiek spotkam. Jest inny rodzaj... A to jestem łatwowierny wtedy. Dokładnie, bo tu należy zwrócić uwagę... Albo głupio naiwny. Dokładnie. Często nam w Polsce nie używano tego, nie mówiono, słuchajcie, jest granica, znaczy granica, bo cienka granica pomiędzy właśnie zaufaniem a naiwnością. O ile zaufanie jest, buduje dobrobyt, o tyle naiwność go niszczy. I musimy gdzieś tą granicę widzieć. Są jeszcze inne formy zaufania, tak zwane zaufanie spajające. Ono, to jest zaufanie do ludzi, którzy są podobni do nas. Czyli my wewnątrz narodu powiedzielibyśmy, że ufamy Polakom, ale to nam... No pewne grona naukowców mówiły, to jest złe zaufanie, ale znowu jak się wczyta na przykład w naukę skandynawską, to oni mówią nie, musi być zarówno to uogólnione, takie, które buduje mosty pomiędzy grupami, które niekiedy są inne, a także to spajające, które buduje zaufanie i spaja ludzi podobnych do siebie, czy na przykład wewnątrz narodu. I dopiero balans pomiędzy tymi dwoma rodzajami zaufania buduje siłę społeczeństwa i narodu w rozwoju. No dobrze, to ja w takim razie doprecyzowuję od razu. Jesteśmy silni jako społeczeństwo? Teraz powiem, jak nam wyszło w badaniu. Wyszły nam 4 grupy w społeczeństwie. 11% to są liderzy. To są ludzie, którzy mają to takie zaufanie albo w ogóle do ludzi, albo do Polaków. Angażują się w organizacje pozarządowe. Zauważają, że w społeczeństwie polskim są normy wzajemności. Jest takie ogólnie założenie, że jeżeli zauważamy, że Polacy są życzliwi, są lojalni, realizują zaufanie wobec siebie nawzajem, są solidarni, to i częściej też te normy realizują w swoim życiu. Poza tym ufają naszym przedsiębiorcom, są patriotami gospodarczymi, czyli to są takie lokomotywy, które ciągną rozwój. Tylko 11% jest 11%, więc to jest mało. My mówimy, że... bo też stawiamy pewnego rodzaju cel. Chcielibyśmy, żeby takich osób było 25% w społeczeństwie. Potem jest druga grupa, nazywamy ich przeciętniakami i tych osób jest 33%, czyli niektórzy z nich ufają, niektórzy się angażują. Mniej więcej są cztery, w obszarze takich czterech wymiarów, 3-4 wymiary realizują. Potem są mierniacy, przepraszam, maruderzy, w końcu maruderzy wyszli, maruderzy. Czyli po maruderach będą mierniacy pewnie. Nie, maruderzy to 1-2, czyli tam na przykład ktoś ma zaufanie, ale już nie jest patriotą gospodarczym, nie angażuje się w życie, czy to jest naprawdę maruderzy. Ich jest najwięcej 30,
ponad 30%, zresztą teraz nie będę rzucała okiem, zapraszam do naszego raportu, no i są na koniec nędzarze. To są osoby, które 13% społeczeństwa, które nie mają żadnych z tych cech, czyli ani nie mają zaufania społecznego, ani nie angażują się w życie obywatelskie, ani nie ufają polskim przedsiębiorcom, ani nie są patriotami, ani nie zauważają, że w Polsce jakiekolwiek są dobre normy, te wzajemności realizowane. I chcielibyśmy, żeby było inaczej. Mamy jakiś potencjał, czy też mówimy, nie jest tak źle, bo dotychczas się mówiło, że jest w ogóle zawsze tragedia, bo badania przed CBOS-u pokazują na bardzo niskie zaufanie społeczne, w okolicach 20%, chociaż ja przez cały zeszły rok prowadziłam kilka badań nad zaufaniem społecznym i mi w tych badaniach wychodzi około 27%. A jeżeli dodamy z naszego badania jeszcze to zaufanie do nas jako do Polaków, to tutaj już jest ponad 30%, więc myślę, że musimy niuansować to zaufanie i nie bać się zaufania tego naszego wewnątrznarodowego, bo każdy inny naród na tym buduje swoją siłę. Dobrze, czyli co zrobić, żeby z tej grupy, powiedzmy, mierniaków przejść do liderów? W Polsce jest to, co też zidentyfikowaliśmy, pewna rzecz zła. To znaczy, my mamy dużo w sobie zawiści. Polacy wskazali, że dużo z nas ma zawiść wobec Polaków, którzy osiągnęli sukces. I drugą złą taką rzeczą w nas, w ramach samooceny, to jest to, że mamy łatwość oszukiwania dla osiągnięcia własnego celu. Zatem te dwie cechy musimy starać się wyeliminować. Tak, eliminować. Ja zastanawiałam się, bo ja nie jestem specjalistką, ale w medycynie jest ta taka technika RNA, która polega na tym, że w DNA on ma zmienić informację DNA, która jest, nazwijmy to, chora, tak prosto mówiąc. Czyli musimy znaleźć sobie narzędzie, które nam powie, gdzieś wewnątrz siebie mamy tą zawiść i tą łatwość oszukiwania. Ja wiem, że nie wszyscy, nie bierzmy tego tak, ale być może czasem warto zrobić ten rachunek sumienia. Czym zatrzymać to? Jeżeli czuję, że coś jest, zaczynam być zawistny, to zatrzymajmy to. Czyli demobilizujmy. Lepiej przekuć zawiść na przykład w chęć rywalizacji? Myślę, że we wzajemność. To znaczy, my na przykład jako Polacy uważamy, że we wspólnych działaniach powinna być korzyść obopólna. Czyli mówimy, że to nie chodzi tylko o taki naiwny altruizm. Rób dobrze, a ja nie będę musiał ci nigdy, ta druga osoba, odwdzięczyć się. Nie, robię dobrze, postępuję altruistycznie, wierząc, że ty postąpisz później altruistycznie dobrze wobec innej osoby, niekoniecznie wobec mnie. Gdzie można ten wasz raport znaleźć? Na stronie dwóch fundacji. Fundacji Pomyśl o Przyszłości, która sfinansowała nasze badania, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, oraz Fundacji Instytutu Nowej Europy. Zatem na tych dwóch stronach zapraszamy do... Doktor Katarzyna Błogowska i zapraszała i rozmawiała z nami, ze słuchaczami Polskiego Radia 24. Dziękuję pani, państwu. Do zobaczenia i usłyszenia z Karpacza. Także dziękuję bardzo. Rozmowa Polskiego Radia 24.